dzisiejszym odcinku. Becia dużo gada. Kudłaty prawie nie tupie nogą. Syfon coś zgubił. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Electroacoustic Show. O jego zasługach, inicjatywach i pomysłach moglibyśmy opowiadać w nieskończoność. Nasz dzisiejszy gość, młody, energetyczny, niezwykle żywiołowy. Zainicjował i przeprowadził 2 edycje programu Bitwa Bialska, tylko nas dwoje, a także Dance With Me oraz Dance With Me Kids. Był stypendystą marszałka województwa lubelskiego, a także prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Od 9 lat jest związany z ulicznym teatrem Ognia Antidotum, a na studiach miał swój własny zespół, który się nazywał Different. Przed Państwem Damian Szpil. Wyznajesz zasadę, że pomagać każdy może. W tym duchu zorganizowałeś niejedno wydarzenie kulturalno-rozrywkowe. Były to działania charytatywne. Jak to się zaczęło? Skąd pomysł się wziął? Powiem tak, od urodzenia mieszkam, żyję w tym mieście naszym kochanym, w Białej Podlaskiej, ale jestem też właśnie fanem komercyjnych programów telewizyjnych i bardzo przeszkadzało mi to, że nie każdy może pozwolić sobie na to, aby być elementem składowym takiego wielkiego przedsięwzięcia, jakie tworzy się w wielkich miastach, w Warszawie, Krakowie, a takich produkcjach, jakie tworzy Polsat, TVN, a może by chciał być chociaż widzem albo jakby zaczerpnąć tego świata. Pomyślałem więc, że postaram się tworzyć klimat wydarzeń komercyjnych,
ale jednocześnie przy okazji takich wydarzeń, w których udział będą brali nasi lokalni mieszkańcy, nasze lokalne talenty, to przy okazji tych działań uda się jeszcze poprzez zabawę pomóc. No i mam nadzieję, że to w ostatnich latach udało się udowodnić. Powiedziałeś, że jesteś związany z Białą Podlaską od dzieciństwa. Czy nie korciło cię, być może jak pewnie większość twoich rówieśników, czmychnąć z tej białej? Bardzo długo mnie korciło i przyznam szczerze, że nadal mam takie, często nachodzą mnie takie myśli, czy by stąd nie uciec, ale czuję, że się tutaj w jakiś sposób spełniam. Widzę te uśmiechnięte twarze, ludzie piszą, dzwonią, zrób coś jeszcze, no ja bym jeszcze wziął udział, tak, a może coś nowego. I czuję się po prostu tutaj tak najzwyczajniej w świecie potrzebny, doceniony, więc skoro ta mała ojczyzna w jakiś sposób mnie potrzebuje, to zostaję tutaj, bo kocham to miasto i jeżeli mogę coś dla niego zrobić i dla jego mieszkańców, to po prostu jestem. Damian, działasz, realizujesz się. Jesteś znany zarówno z działalności kulturalnej, jak i charytatywnej, ale słyszałam ploteczkę, że twoją główną miłością jest gastronomia. No to powiedz nam, jaki jest Damian Czpil na co dzień? Faktycznie, Beatko, odrobiłaś lekcję. Tak, moją pierwszą miłością i w ogóle pierwszy zawód, jaki zdobyłem, to właśnie zawód kucharza. I jest to faktycznie moja miłość, która poszła niestety na drugi plan, na odstawkę, ponieważ pojawiła się kolejna miłość, czyli teatr. Pojawiła się jakaś historia właśnie na studiach z muzyką. Gdzieś tam przy okazji kolejnych eventów zauroczyłem się tańcem. No i powiem, że takie postrzeganie mnie przez pryzmat tego wszystkiego, co można gdzieś tam przeczytać właśnie w internecie, na okładkach naszych lokalnej prasy, tak, bywa faktycznie krzywdzące, bo ja prywatnie jestem takim zwykłym chłopakiem, tak, który sobie idzie ulicą i którego można poznać z zupełnie innej strony niż takiej, jaka jest gdzieś tam medialnie prezentowana. Nawet okay. Jest... To takie krzywdzące, powiedziałbym, bo ja mam dużo różnych takich dziwactw swoich, takich naprawdę, jest taka lista, na przykład Damian Czpil w pigułce. Cierpię na arachnofobię, bardzo boję się pająków, nie znoszę tykania zegarków. To jest taka też anegdota, że kiedyś na zjeździe teatralnym u naszej pani trener nad ranem doznała szoku, myślała, że ktoś się włamał do mieszkania, a ja po prostu nie mogąc znieść tego dźwięku, rozebrałem jej wszystkie zegarki w domu. Do tego obsesyjnie lubię porządek i ład. Wszystko musi być poukładane w schemat, w tabelkę. Muszę być dobrze przygotowany. No takich dziwactw moich jest naprawdę dużo. Kiedyś byłem po prostu bardzo obsesyjnie zakochany w smerfach. Wszystko, co było niebieskie, to było moje. Nawet niektórzy myśleli, że coś ze mną na poważnie nie tak. Ale nie, ale jestem w miarę zdrowy. No mam takie swoje drobne fanaberie. Na przykład... Ludzie o zielonych oczach potrafią od razu wkraść się w moje łaski, także... Ja też. Tak? Tak. Do tego na przykład nienawidzę, gdy ktoś nie domyka płynu do mycia naczyń. Jestem nocnym markiem. Chyba jak większość artystów pracuje mi się dobrze w nocy. Uwielbiam imprezy. Po prostu każda forma imprezy to ja tam muszę być po prostu. No to pamiętaj to dzisiaj, tak, gdzie tak, się spotykamy. Tak, jak najbardziej. Taki jestem raczej... No, rozrywkowy, lubię to. Okej, Damian, ja widzę, że ty masz w sobie mnóstwo energii. Tak. W związku z tym my przygotowaliśmy ci maleńką niespodziankę. Za chwilę przeprowadzimy na tobie nasz ogień pytań. Co ty na to? Polega to na tym, że my pytamy, ty bardzo szybko odpowiadasz. Spontaniczna odpowiedź. Idziesz na to? No dobra, dawaj. Okej. Zaskocz mnie. Jakim jesteś żywiołem? Chociaż kocham ogień, to jednak powietrze. Taniec, muzyka czy teatr? Teatr. Ulubione słowo to? Wyrafinowany. Czego słuchasz? Tylko swojego rozsądku. A już myślałam, że ciszy. Jaki zmysł mógłbyś stracić? Węch. Zdecydowanie. Jeśli randka idealna, to gdzie? Dach. Wysoko, otwarta przestrzeń, dużo gwiazd, jakieś lampeczki, kwartet smyczkowy. Ta-da-da. A z kim? Tajemnica. Dalej. Pierwszy występ na scenie? Może nie na scenie, ale pod blokiem u babci, mając 4 lata, reżyserowałem i grałem jednocześnie w takim teatrzyku zrobionym z koców czerwonego kapturka. Super. A co dzisiaj z nami zaśpiewasz? Freedom! No właśnie, szanowni państwo, miło się nam tu i przyjemnie gaworzy, ale chyba najwyższy czas, żeby Damian Czpil wystąpił z nami na scenie.
przed Państwem Elektroakustik i Damian Szpil w piosence Freedom. Like the weight of the world was on my shoulders. Oppression to break or a tree at every turn. Facing to fear on the truth I discover. No telling how all this will bear out, but I come too far and no back down. I am looking for freedom, looking for freedom, and I'm found it in everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And I'm found it in everything I have. No, to where I don't feel it, don't come easy. The chains of the world that it seems moving time. I try to the walk when I feel it, stumbling so familiar. Trying to get out, but I'm feeling so strong. There's gonna be the way in my bones. I am looking for freedom, looking for freedom, and I'm found in everything I have. Looking for freedom, looking for freedom, and I'm found it, my everything I have. All I give it to fast, always been so hard, so hard, but I even want this way. I want to get it fine. Pressure to break or retreat in every turn. A facing to fear on the truth I discover. No, tell me how all this will work out, but I'm come too far and no back down. I am looking for freedom, looking for freedom, oh, oh, oh. And I found it in everything I have. When I am looking for freedom, looking for freedom, and I found it when everything I have.